Cześć, jestem Hania, dzisiaj będzie powitanie nowego Petrzeba. W domu mam link, czyli normalny dzień. Penny, chodź, bo zaraz się spóźnili do szkoły, a musisz jeszcze się spakować. No dobra, mamo, no już się spakuję zaraz. O. Nie chcę mi się iść do szkoły i koniec. Musisz. No dobra, pójdę. I tak mów. Bym dostała jedynkę. Okej, no to... Tak. Komputer... Telefon, książka, piórnik, owijacz, no książkę, no to ten owijacz wezmę w rękę najważniejsze. Pamiętaj o śniadaniu! Dobra, jakieś picie sobie wezmę i tą kość. Okej, mamo, mogę już iść do szkoły? Możesz. No to pamiętałaś wszystko? Zabrałaś wszystko? Tak, dobra to. Pa, papiki. Dobra, wychodzę, pa. Pa, pamiętaj o pijaczu. Dobra. Idę do szkoły, pa, pa. Pa. A drzwi to już nie nauczyłam zamykać, nie? Dobra, mamo, pa. Okej. A kiedy Penny wychodziła, nie zauważyła niespodziewanego gościa w miasteczku Petkoland. Piki, chodź tu na chwilę do mnie. Co chcesz? Ja się tu bawię. Piki, ja ty, jakim tonem? Zostaniesz tu na chwilkę sama? Nie, chcę być z tobą. A czemu? Ja muszę iść do sklepu, bo nie mamy co zjeść na obiad. Niech pójdzie, mi się nie chce zostawać sama. Ty zostań. Ty przecież poszła do szkoły, oszalałaś. Chcę się bawić z smurfami, może jeszcze wyjdę na dwór. O, nie wyjdziesz na dwór, bez mojego pozwolenia. Dobra, ja idę do sklepu, bądź tu sama, na chwilę. Dobra. To papa, Piki, ja idę do sklepu, zaraz za chwilę przyjdę. Okej. Będę się bawić. Dobra, papa. No i co ja tu będę robić teraz? Idę się bawić na dół. Cześć, jestem Gradowitka, a ty? Ja jestem Biedronka, będziemy przyjaciółmi? Na pewnie. Jesteś z wioski? Na pewnie, jestem smerfem nowym. No wiem właśnie. No to co robimy? Nie wiem. Piki usłyszała dziwny dźwięk. Ding dong, ding dong. Kto tu dzwoni? Muszę otworzyć. Zobaczymy. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Zobaczę przez okno. Nie dosięgam. Nie mogę zobaczyć przez drzwi, bo jest szyba. Stołu też nie mogę zostawić. Dobra, otworzę. Ding dong. O, dzień dobry, kolego. Jak się nazywasz? Ty jesteś mała. Ja jestem Piki, a ty? Jeszcze nie mam imienia. Jestem nowym Petrzebem w Petkowie. Czy ty się tak trzęsiesz? Zimno mi tyle czasu siedziałem w pudełku i z mama marzłem. Czy mogłabyś mnie wpuścić? No pewnie, chodź. Dziękuję. Poczekaj chwilę. Dobra, poczekam. Masz kocyk. Kocyk mojej siostry. Usiądź na moje łóżko. Nie tak. Siadaj na moje łóżko, tylko się przykryj tym kocem moim. To znaczy mojej siostry, ten Link, która poszła do szkoły. O, dzięki, dziękuję. Jesteś bardzo miła. Jesteś tu nowa? No oczywiście, że ja nie jestem nowa. Już tu bardzo długo jestem. Ja już tu mieszkam. Aha, ty tu mieszkasz. Ty, ile masz lat ty? Ja mam 7 lat. Możesz mi zrobić coś do picia? Nie ma nic w domu. Mama poszła coś kupić. Ach, dobra.
Proszę, mój ten, moja biedronka i moja gra dobitka. To są moje smery. Okej, okay, no. Jak się trochę ocieplisz, to pokażę ci cały nasz dom. Tylko nie ma wanny, bo wyremontowali. Nie weźmiesz ciepłej kąpieli. To dobra rara. Kiedy byczek już ocieplił się? Dobrze, już się troszkę ociepliłem. Oprowadzisz mnie w swoim domu? No dobra. Jesteś fajny. Dobra, chodźmy. I tutaj jest salon. Fajny. Tu masz takie krzesło. Fajne krzesło. Miękkie, nie? No. Jest stół, przy którym zawsze jemy śniadanie, ale jeszcze nawet nie zjedliśmy śniadanie, bo pani poszła bez, bo mama jeszcze tam coś kupuje, musi jeszcze coś kupić. Dobra. I tu jest mój pokój. Takie łóżko mam, smerfy. U góry też jeszcze mam. Okej. Okay. No i tutaj już są schody. Tu są schody. Idzie się tu na górę. Okej, okay, au. Dobra, jestem już na górze. Co mamy teraz? Tutaj idzie się do pokoju mojej siostry. Chodźmy. To jest pokój mojej siostry. Pendling, która jest w szkole. Dobra, to spokój mój. Mojej siostry Pendling. Ona ma tylko rolce i tam. Tu ma taki, tu ma ten plecek. No, smerfy niektóre. Gramy takie biurko nowe. Takie ma lalki. No, ten kocyk, co miałeś. A tutaj jest dmuchany delfin. No i a tu jest taka rura. Na dół, którą zjedziemy. Okej, no to zjeżdżamy. Uwaga. Dobra. Kiedy mama wróciła ze sklepu? Dung, dung, dung. Piki, otwórz. Kto tam? Mama. Dobra. Co? Kto to jest? Boże. Matko Święta, co to? Kto to jest? Dzień dobry. Matko Święta, kto to jest? Piki? On do ciebie przyszedł? Zadzwonił do ciebie? Dzwonkiem? Tak, to jest mój nasz nowy kolega. Mieszka w Petkolandzie. Dopiero dzisiaj Hania go dostała. Matko Piki? Czemu go wpuściłaś? Skąd wiesz, że on nie jest zły? No bo nie wygląda, to jest... Nie wygląda na złego, on w ogóle jest fajny, jest milutki. Już znam cały nasz dom. O nie, o Boże Święty. Okej, już wróciłam do szkoły. Co to jest? No właśnie, też się zdziwiłam. Piki go wpuściła. O Boże Święty. Piki, co to ma być? No, to jest nasz nowy przyjaciel. I to jest byczek. No dobra, okej. I to może ja sobie włączę telewizor, a ty idź się z nim Penny pobaw. Co? Przecież ja go nie znam. Jak się nazywasz ty? Jeszcze Hania mnie nie nazwała. Na pewno. Miałem je wczoraj dostać, ale dostałam je dzisiaj rano. No widzicie, że jest fajny. A co tu robi mój kocyk? Przykryłam go. Piki! Jeszcze po filmie z tobą porozmawiam na temat tego byka. No dobra, no chodźmy na górę. Ten pet shop jest z serii tych odczepiających się. On jest, może tak być, ma skrzydełko jeszcze takie żółte. Czy to jest takie, no takie, wiecie, takie zielonowe, takie zielonkawe. I można go odczepiać i jest bardzo fajny pet shop. Dziś go kupię. Jeśli wam się podobało, dajcie łapki w górę
i subskrybujcie. Pa!